Hej, hej, witam Was serdecznie, z tej strony Halak. Oczywiście zaraz losujemy nagrodę. 2,5 tysiąca golda powędruje do któregoś z moich widzów, ale przedtem jeszcze mam dla Was kilka informacji, które tutaj sobie wynotowałem. Zapomniałem o nich kompletnie w poprzednich materiałach powiedzieć, dlatego tutaj to zrobię. Przepraszam Was, w ogóle ten materiał będzie strasznie chaotyczny, ale nie mam czasu absolutnie, troszeczkę mam pracy. Także nie będę tego chyba ciął nawet, tylko no chyba, że jakiś błąd zrobię totalny. Dobra. Po pierwsze, słuchajcie. 12 kwietnia, część z Was tego nie wie, 12 kwietnia jest rocznica, druga rocznica powstania serwera europejskiego. Co to oznacza? Wargaming zapowiedziało wielki event, który będzie trwał tam, nie wiem, chyba 4 dni nawet, czy 5. Podczas tego eventu bardzo, bardzo dużo zniżek będzie na kompletnie wszystko podobno, co jest w grze. Czyli zarówno czołgi, i to czołgi te zwykłe, jak i premium, oraz te wszystkie materiały eksploatacyjne, miejsca w garażu i tak dalej, i tak dalej. Zobaczymy, jak się z tego wywiążą. Pamiętajcie tylko, nie kupujcie absolutnie żadnych czołgów teraz, żadnego wyposażenia, i czego tam jeszcze sobie zapragniecie, ponieważ 12 kupicie to o wiele taniej. Także po prostu wstrzymajcie się i do 12 grindujcie tylko czołgi, grajcie na kasę, gromadźcie tą kasę, żeby 12 zrobić duże zakupy. Jeżeli chcecie kupić czołg premium, to również polecam Wam poczekać do 12. Przepraszam, ale kompletnie zapomniałem o tym powiedzieć w materiale news, a kurczę, miałem to wynotowane i nie wiem, może już starość. Dobra, kolejna sprawa. Zauważyłem, że w moich filmikach pod nimi pojawiają się komentarze, które są usuwane, a autorzy blokowani. Słuchajcie, jeszcze nigdy nie zablokowałem żadnego z Was, ani nie usunąłem żadnego komentarza. Pokażę Wam tutaj na przykład, pokażę Wam tutaj przykład jakiś. Gdzie tu jest ten mój filmik? O, jest, tutaj się to właśnie stało ostatnio, dzisiaj rano. Na maila dostałem, że jest tutaj komentarz, na który powinienem odpowiedzieć. I zobaczcie, tego komentarza nie ma. Jeżeli tutaj kliknę, to okazuje się, że pan Grzech 139 został tutaj, że tak powiem, autor zablokowany, komentarz oznaczony jako spam. Słuchaj, przepraszam cię stary, absolutnie cię nie blokowałem, ani nie usuwałem tego komentarza. Robi to sam YouTube, nie wiem jakie oni mają mechanizmy do tego. Ja przeczytałem twój komentarz, który tutaj napisałeś, nie było tam absolutnie nic, co kwalifikowałoby go do usunięcia przez YouTube. No, niestety, uprzedzam Was o tym po prostu, żebyście nie myśleli, że ja tutaj, kurczę, jakieś coś usuwam, że nie chcę odpowiadać na jakieś pytania albo tym podobne rzeczy. Jestem na tyle nową osobą na YouTubie, że nie znam tych mechanizmów i nie powiem Wam, dlaczego to wszystko się dzieje. Okej, o tym miałem powiedzieć. Dobra, to losujmy tą nagrodę, znaczy wybierajmy, bo to w sumie już jest wylosowane. Wpiszemy lotto. Mam nadzieję, że można tu pokazywać to. Dobra. Jest lotto. Słuchajcie, zasłonię ta ich loga. Kurde. Wiecie, jaka była zasada, prawda? Wybieramy z tych cyferek liczbę. Pierwsza liczba miała być stroną w moich tych subskrypcjach. Druga liczba tym właśnie delikwentem, który losuje nagrodę. Jeżeli pierwsza liczba była wyższa niż liczba moich tych zakładek, to miałem rzucić kością. Na szczęście pierwsza liczba jest dosyć niska i rzucać kością nie muszę. Także wygrywa osoba z szóstej strony. To jest losowanie, to lotto miało być, tak? Przypominam Wam, myślałem, że to się nazywa duży lotek, ale to już dawno w to nie grałem. Teraz to się nazywa po prostu lotto. Jest to losowanie sobotnie z 6 kwietnia. I mamy tutaj te liczby. Czyli wygrywa Pan z zakładki numer 6 i 10 osoba po prostu z tej zakładki. Dobra. Kasuję to. I teraz zobaczcie, jak to wszystko tutaj będzie, więc klikam na ten mój ten. I tu mam tych Waszych widzów, sporo Was przybyło. Słuchajcie, jeżeli nie wygracie i zalogowaliście się tylko i wyłącznie po to, żeby po prostu mieć szansę na to, a nie interesuje Was mój kanał, to tak jak wcześniej mówiłem, po prostu usuńcie dzisiaj tą subskrypcję, to jest dla Was tylko i wyłącznie jedno kliknięcie, natomiast dla mnie po prostu jest na tyle fajna ta sytuacja, że wtedy mam widzów takich, których coś tam interesuje na moim kanale, a nie tylko są dlatego, żeby tam jakieś nagrody wygrywać i tak dalej. Okej, czyli jedziemy. Mamy tutaj tych widzów. Szósta zakładka.
I zaraz tu zobaczymy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. I oto jest nasz zwycięzca, taki zakapturzony. No chyba z jakiegoś filmu. Dobra. Kanał użytkowników, tu nawet nie widać, to kurczę, co... Aha, dobra, to kliknę na tego pana. O! Czyli zwycięzcą jest i 2,5 tysiąca golda wygrywa pan Janusz Dziki. Serdeczne gratulacje. Pan Janusz Dziki, widzę, ma jedną subskrypcję i jakieś filmy ma. Zaraz zobaczymy, co to jest. Jeżeli pan w czołgi nie gra, panie Januszu, ale pan chyba gra, bo widzę, zasubskrybował pan Skubanego oraz VDR-a i tutaj... Dobra, no to sprawy nie ma, bo myślałem, że może pan w czołgi nie gra, to wtedy byłby problem, ale pan w czołgi gra. Czyli złoto się panu na pewno przyda. Jeżeli jednak pan zrezygnuje, to przekażemy to złoto na jakiś tam inny konkurs. Okej, ale jeżeli pan nie zrezygnuje, zresztą zaraz zobaczymy, co pan tutaj ma na tym kanale, co to tutaj jest. O, jakiś tutaj jest, kurczę, film. Co to tutaj jest? O kurczę, muzyka, muszę wyłączyć, fajna muzyka, dobra, plus ma już pan, zespół chyba Sabaton, o ile się nie mylę. Zainteresujcie się, kto się interesuje historią, słuchajcie, zainteresujcie się zespołem Sabaton. Dobra, ma pan tutaj jakiś jeden filmik, to już ma pan reklamę jeszcze oprócz, kurczę, 2,5 tysiąca złota, może ktoś jeszcze zasubskrybuje. Dobra. Czyli pan Janusz Dziki, przypominam. Ale jeżeli pan Janusz Dziki nie zgłosi się do mnie w ciągu 3 dni, to tutaj już zamykam, jak to tu było, widzowie. To następny jest pan, który kocha metal. I love metal. Jeżeli w ciągu 3 dni nie zgłosi się do mnie pan Janusz Dziki po nagrodę, to nagrodę będzie miał pan I love metal. Jeżeli ten się z kolei nie zgłosi, to pan Paweł Świstak i tutaj dalej coś jest, 1978 będzie miał nagrodę. No, któryś z was trzech na pewno się zgłosi. Dobra, czyli czekam na maila tutaj tego takiego YouTube'owego, powiedzmy, od pana Janusza Dzikiego. Jeszcze raz serdecznie gratuluję. Co ja teraz powinienem zrobić? Już się zamotałem. Jak pan odbierze nagrodę? Po pierwsze, 2,5 tysiąca golda, które dostanie pan ode mnie w prezencie, to nie będzie gold z Allegro, także nie, żeby nie było tam, bo ktoś lubi kupować, a ktoś nie lubi, będzie to gold po prostu opłacony z mojej ciężko zarobionej kasy, czyli z mojego konta bankowego. Absolutnie niech pan się nie martwi, że tam coś kiedyś zostanie zablokowane czy coś. Nie ma takiej opcji. I teraz, w jaki sposób pan odbierze tego golda, bo może pan tego nie wiedzieć. Dobra, trzeba wpisać World of Tanks. Dobra. I klikamy tutaj, się zalogujemy. To jest chyba strona europejska powinna być. Nie wiem, jak to tutaj funkcjonuje. Nie wiem, czy to nie jest amerykańska czasem. Zaraz zobaczymy. Dupa. Dobra. To jest chyba... Aha, tutaj mam do Europy. Okej, okay, okej. Okay. Jest polski... O, ja tu jestem zalogowany już, bo wcześniej się tutaj logowałem. Pokażę panu teraz, jak to w ogóle będzie wyglądało. A więc po zalogowaniu się na tą stronę będzie pan miał tutaj do wyboru coś takiego jak gabinet prywatny. Tutaj są moje prezenty. Tu się pojawi panu jedyneczka, że dostał pan prezent. Tutaj się kliknie i... Tu trzeba będzie zaakceptować i wtedy w momencie kliknięcia tutaj na koncie pojawi się automatycznie 2,5 tysiąca golda. Dobra, mamy sprawę załatwioną. Serdecznie gratuluję. Gratuluję też filmiku, fajną muzyczkę tam pan dodał. Fajna sprawa. Dobra, mam nadzieję, że muzyki nie było słychać, bo mam włączone zarabianie na kanale i to pewnie jakiś tam problem będzie dla YouTube'a. Ale było chwilkę, to tam powiedzmy, że w ogóle nie było. Okej. Okay. O usunięciu słów powiedziałem, jeszcze jeden tu punkt mam do omówienia. Otóż będzie nowy konkurs, oczywiście nie za 2,5 tysiąca złota, przepraszam was, ale no to było tylko taka jednorazówka. Tu będą konkursy raz w tygodniu. Pierwszy konkurs będzie nazywał się Polowanie na Starego Żółwia. Zobaczcie, co to będzie, trzeba będzie się w grze wykazać ze mną. Ale to wszystko dopiero po 11 kwietnia, ponieważ do tego czasu jestem totalnie zarobiony,
zarzucony pracą i no nie mam na to czasu, będę tylko wrzucał oczywiście jeden filmik dziennie, mam nadzieję, że któryś tam wam się spodoba. To chyba wszystko, co chciałem powiedzieć. Wyszło dosyć chaotycznie, ale okej, mamy zwycięzcę, czekam na maila od pana, prywatną wiadomość, czyli na YouTubie. Dobra, to wszystko. Słuchajcie, przykro mi, że niektórym się nie poszczęściło, nagroda była tylko jedna, ale no tak musi być. Żegnam was serdecznie i do usłyszenia.